Zaczęłam zajmować się historią Żydów w Białowieży, dlatego że intrygowała mnie taka pustka i brak informacji o społeczności żydowskiej w Białowieży, a miałam świadomość, że na pewno tutaj Żydzi również mieszkali, tak jak we wszystkich sąsiednich miejscowościach. I pierwszą rzecz, jaką zrobiłam, to po prostu zaczęłam szukać informacji, które generalnie trzeba wyciągać z jakichś niepamięci, wyciągać z archiwów, z jakichś strzępków, ale kopalnią wiedzy okazała się pamięć najstarszych mieszkańców i to uruchomiło cały proces szukania informacji dalej. Myślałam o tym, że chciałabym, żeby ta historia tu wróciła, żeby w opowieści o Białowieży, historycznej opowieści o Białowieży, znaleźli się również żydowscy mieszkańcy, którzy byli tutaj aktywni, mieszkali na głównej ulicy, mieli tu swoje domy, sklepy, przyjaźnie, którzy są pamiętani przez najstarszych mieszkańców i chciałam odbudować ten ślad w pamięci, odbudować tą historię, włączyć ją w tą narrację o Białowieży. I razem z Janną Trot, z reżyserką, przygotowałyśmy spektakl Sąsiedzi, których nie ma, gdzie młodzież, no teraz już młodzież, na początku dzieci, jak zaczynaliśmy ten spektakl, opowiada historie, które mi przekazali najstarsi mieszkańcy. I oni opowiadają o tym, jak pamiętają tych żydowskich swoich sąsiadów. Jeździmy z tym spektaklem, gramy go nie tylko w Białowieży, ale też w innych miastach w Polsce. W związku z tym ten temat jakby z jednej strony uwewnętrznił się w tych dzieciach, tak? Jakoś oni trochę mówią tymi imionami, pamiętają, które to są domy, rozmawiają tak jakby poza jakby tym spektaklem w ten sposób ze sobą często. Więc mam poczucie, że przynajmniej oni tą historię gdzieś ze sobą wzięli i wezmą i będą ją mieli w sobie, w tym moje dzieci również biorą udział w tym przedstawieniu. Zebrałam tą całą historię, stworzyłam z tego stronę internetową, Wirtualne Muzeum Historii Żydów w Białowieży i poczułam w którymś momencie, że to jest moment, w którym może dobrze by było, żeby ta pamięć tutaj wróciła, że postawmy jakiś znak tego, że pamiętamy. No i tak stąd się wziął pomysł na pomnik. Pojechałam potem do rodzin potomków tych dziewczyn głównie, które wyjechały przed wojną do Izraela. Spotkałam się tam z tymi rodzinami i poznałam je między sobą. One się między sobą nie znały, a ich babcie się znały. Ich babcie się znały w Białowieży i utrzymywały również ze sobą kontakt w Izraelu potem. I jak właśnie wtedy w kawiarni w Tel Awiwie spotkały się te pojedyncze osoby z trzech tych różnych rodzin, to wracając stamtąd sobie pomyślałam, kurczę, a jakby tak spotkać ich więcej? 30 z nich, pochodzących z pięciu różnych rodzin białowieskich, przyjechało właśnie do Białowieży na uroczystość odsłonięcia pomnika poświęconego pamięci Żydów białowieskich, którzy zginęli podczas zagłady. W rocznicę egzekucji, która się odbyła 10 sierpnia 1941 roku w lesie, w żwirowni. I w tym miejscu, w którym od lat stoi pomnik upamiętniający inne egzekucje, których Niemcy tam dokonywali na białoruskich i polskich mieszkańcach, do tego pomnika, który tam stoi, do orła i dwóch krzyży katolickiego i prawosławnego, dostawiamy teraz pomnik poświęcony pamięci Żydów. Odsłonięcie pomnika jest kulminacyjnym punktem trzydniowego pobytu tutaj w Białowieży. Bardzo dużo czasu przeznaczyłam na zwiedzanie po prostu Białowieży, głównie przede wszystkim tej głównej ulicy Stoczek, na której Żydzi mieszkali. I szliśmy i rozmawialiśmy o wszystkich, o tych domach, o których mogłam coś powiedzieć, o miejscu po synagodze. Starałam się włączać tych, którzy przyjechali, żeby oni mówili swoje historie w tych miejscach, którymi są związani. Odbyło się też spotkanie z mieszkańcami, takie zamknięte, tylko kameralne, tylko dla mieszkańców Białowieży dzisiejszych i starych, tych, którzy mi opowiadali, i młodych, dla których teraz te historie, mam nadzieję, staną się jakoś ważne. To nie jest historia Żydów, to jest historia Polski, to jest tak samo moja historia, jak i Żydów. Dlatego jakby nie rozumiem, dlaczego miałabym się nią nie zajmować. Tak? To jest historia miejsca, które sobie wybrałam. Nie urodziłam się w Białowieży, wybrałam sobie to miejsce, urodziłam tu moje dzieci. Cała ta Białowieża staje się jakoś moja, no, z całą historią, w związku z tym ta historia Żydów jest tak samo ważna. To jest jakaś prawda, no nie wiem, no prawda o jakimś miejscu, czy prawda o nas samych jest wtedy, kiedy mamy ją w całości, a nie podzielimy ją na jakieś kawałki, które te są nasze, te są nie nasze.
No nie wiem, to jest moja historia. No, zajmuję się nią też jakoś dla siebie, no, dla swoich dzieci. In der Rechter